Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym omówimy sobie pierwszy z hooków, czyli use state. W poprzednim odcinku już go używałem, natomiast go nie omawiałem, także dzisiaj powiemy sobie o nim troszeczkę więcej. Use state pozwala nam przechowywać wartości, dane w naszym komponencie. Ale po co używać use state, skoro moglibyśmy użyć zwykłej zmiennej? Racja, ale do momentu, kiedy ta wartość nie musi zostać zmieniona. Natomiast kiedy mamy zamiar zmienić tą wartość, to React potrzebuje przerenderowywać swoje komponenty. Więc kiedy użyjemy zwykłej zmiennej, to React nie będzie wiedział, o co chodzi. W tym celu musimy użyć state w komponencie klasowym lub hooka useState w komponencie funkcyjnym. Już tłumaczę, jak to zrobić, a wy nie zapominajcie o subskrypcji i łapce. Lecimy. Aby używać useState w komponencie funkcyjnym, musimy go oczywiście najpierw zaimportować. Tak jak widzicie wyżej, robimy to w bardzo banalny sposób, czyli otwieramy nawiasy klamrowe w tym miejscu, gdzie importujemy Reacta, czyli dokładnie tutaj. Następnie w środku wpisujemy useState, czyli hooka po prostu useState. Kolejnym krokiem jest inicjalizacja właśnie tego hooka useState. Robiliśmy to w poprzednim odcinku, natomiast wygląda to w taki oto banalny sposób. W tym miejscu, jak możecie się domyśleć, używamy destrukturyzacji. I chodzi tutaj o to, tak jak tłumaczyłem w poprzednim odcinku, że pierwsza wartość, tak jakby to jest ta zmienna, a druga wartość to jest ta funkcja, która pomaga nam zmienić tą wartość, kiedy chcemy. Pamiętacie, tak jak w poprzednim odcinku pokazywałem, tutaj tej funkcji używamy i zmieniamy tą wartość. Tak to działa w komponencie funkcyjnym. Zamysł mam nadzieję, że już znacie. Teraz przejdźmy do komponentu klasowego. Nasz komponent klasowy to artikel, także możemy tutaj na tym bazować. State w komponentach klasowych możemy już inicjalizować w konstruktorze. Także tutaj możemy sobie wywołać konstruktor i w środku już możemy zainicjalizować sobie ten state poprzez coś takiego. This state, po prostu słowa kluczowe state, a następnie otwieramy obiekt. No i ten obiekt to właśnie te nasze pola. Tutaj nazwijmy to na przykład title article. Dajmy tutaj jakąś wartość, na przykład tytuł. Tutaj może być też kolejna wartość, może ich być naprawdę wiele, może to być tablica, tak samo jak w przypadku useState, to jest dokładnie to samo. I tutaj możecie wkładać takie wartości, jakie chcecie. Dodajmy sobie jeszcze liczba, dajmy na przykład number i dajmy 4. Tutaj jak widzicie wyrzuci nam błąd, ale jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że nasz konstruktor musi przyjmować propsa, po prostu props. A następnie musimy wywołać funkcję super i dodać do niej parametr props. O funkcji super powiemy sobie troszeczkę więcej w jednych z kolejnych lekcji. Teraz, aby wywołać tego propsa, robimy to w bardzo banalny sposób, w podobny jak w komponencie funkcyjnym, czyli tutaj otwieramy nawiasy klamrowe, następnie odwołujemy się do this state i na przykład title article. Po odświeżeniu, jak widzicie, mamy tytuł artykułu, czyli to tutaj, co mieliśmy wcześniej pokazane. Wyświetlmy też sobie nasz number, czyli tutaj zróbmy sobie kolejny H1. Wybaczcie, że to jest tak trochę po omacku, tutaj powinien być div w środku H1, natomiast chcę Wam tylko pokazać to wszystko. I damy tutaj liczba, a następnie tutaj this, state i number. Jak widzicie, ta liczba jest tutaj. Teraz stwórzmy sobie button i on będzie nam zwiększał tą liczbę przy każdym kliknięciu. Teraz nic nie działa, natomiast przy onkliku możemy wywołać tą funkcję, która będzie nam zmieniać nasz state. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo, czyli musimy użyć specjalnej funkcji, która ten this state zmienia. W tym wypadku wygląda to w taki sposób, że odwołujemy się do this, następnie do set state i w środku możemy sobie zdestrukturyzować od razu obiekt, jaki chcemy zmienić. U nas to będzie number i po dwukropku wpisujemy to, co ma się dziać. W naszym przypadku będzie to zawsze ten number, czyli this state number plus 1. Możecie się zastanawiać, dlaczego to nie działa. Już Wam to tłumaczę i już powinniście mniej więcej to kojarzyć, czyli musimy to wywołać w callbacku. W tym momencie, kiedy klikamy zwiększ, jak widzicie, to działa. W tym odcinku tyle, pamiętajcie o łapkach i subskrypcjach, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć!